Witam Ciebie bardzo serdecznie w kolejnym króciutkim poradniku z serwera PokeCraft odnośnie Pixelmonów. Dzisiaj dowiesz się, jak wykonać swoje pierwsze pokebale i jak w ogóle to wszystko ogarnąć, bo pewnie nie jesteś jakimś wielkim nałogowcem, który siedzi cały dzień w kopalni i jest w stanie wykopać mnóstwo złota, żeby kupować sobie tylko i wyłącznie pokebale od NPC. Więc jak zrobić, żeby mieć je prawie całkowicie za darmo, tylko za koszt zdobycia żelaza? Pierwsze to samo jak poprzednio, zasuwasz bardzo szybciutko na mapę surowcową. A, kliknij! No trafię to czy nie, o to jest pytanie? Ha, chciałem z wami zeza. Dobrze, jesteś na mapie surowcowej. I tak jak mówiłem ci poprzednio, żebyś zainteresował się tymi aplikornami, teraz jest tu dla ciebie priorytet. I teraz tu masz mnóstwo różnego typu kolorów. Jakie ciebie najbardziej interesują? Ja ci polecam zbierać przynajmniej czerwone, a dodatkowo, jeśli zdobędziesz, będziesz miał taką możliwość, zbieraj sobie. Ha! I teraz ci pokażę, jak rozpoznać, jakie dokładnie zbierać. Na pewno widziałeś to, kochane Nei. Oczywiście pod G macie możliwość wejścia sobie w troszeczkę inne Nei, ale ja wam pokażę, jak najprościej to rozpoznać. Ciebie interesują najbardziej Pokeball, Great Ball i Urtla Ball. Jak teraz to ogarnąć? Jak mówiłem, zbieraj głównie kolor czerwony, gdyż to potrzebne jest do wykonywania pokeboli standardowych. Ale jeśli pozbierasz jeszcze czerwony i niebieski, możesz wykonać sobie Great Balla. Natomiast patrząc się po kolorach tylko i wyłącznie, zbierając żółty i czarny, możesz wykonać sobie Urtla Balla. Master Balli się nie wykonuje, to raz informacja. Wszystkie pozostałe też możesz wykonywać według koloru, który widzisz na ich czapeczkach. W większości one się w pełni zgadzają. No dobra, zdobyłem dwa czerwone, jeden żółty, jeden niebieski i jeden żółty. Ale co mam z nimi zrobić? Już ci tłumaczę. Na swojej działce, którą sobie już zająłeś w poprzednim odcinku, wykopujesz sobie gdziekolwiek miejsce. Ja to wykopałem pod ziemią, może tutaj nikt tego nie widział, ale możesz to wykopać równie dobrze na wolnej przestrzeni. I co potrzebujesz? Pierwsze co, potrzebujesz normalnego dirta, czyli zwykłą naszą ziemię, gdziekolwiek, że ona była postawiona. W kolejnym kroku potrzebujesz właśnie te twoje aplikorny, które zebrałeś, dwie sztuki czerwonych, wziąć do swojego eku i posadzić na samej górze. I w ten sposób zacząłeś rozbudowę takiego oto krzaka. Na tym krzaku co jakiś czas wyrastały kolejne aplikorny, które klikając prawym przyciskiem myszki będziesz sobie zbierał do swojego eku. Jak widzisz, tutaj systematycznie się one zbierają. Save, coś nie pasuje, on mi nie chce urosnąć. Dlaczego? Otóż, żeby ten wasz aplikon wam mógł urosnąć, potrzebuje światło. Musi być dobrze oświetlony ten cały teren wokoło, wtedy on bardzo powoli będzie wam rosł do góry, aż dojdzie do takiego to stanu. I najważniejsza rzecz, zróbcie sobie faremkę. Taką to farmę, jaką ja mam, nie przesadzajcie z ilością, gdyż a tak dużo tego nie potrzebujecie wbrew pozorom. Jeśli potrzebujecie zwykłe pokebale, posadźcie same sobie czerwone. Zwykłe, standardowe, jak najbardziej też działają. Ja wolę bardziej te najlepsze ultra, dlatego posadziłem w większości kolor czarny oraz troszeczkę żółtego, gdyż idą dwa czarne, jeden żółty na jednego pokebala. Urtla bala, rzecz jasna. Jak mówiłem, drzewko powoli wam rośnie, jeśli będzie światło. Okej, save, nazbierałem jednego żółtego i dwa czarne. Co z tym zrobić? Przepal je. Przepalasz te dwa swoje rodzaje aprikornów, żeby uzyskać aprikorny cooked, czyli przepalone. Następnie wchodzisz do swojego craftingu, kładziesz żółty na środek oraz czarne po bokach i dostajesz główkę Ort Ultra Bala, czyli super, już ci idzie coraz to lepiej. Ale co w kolejnym kroku? Ale jeśli masz inne kolory, to w przypadku gdy chcesz wykonać sobie Great Balla, układasz w ten oto sposób. Masz Great Ball, czyli po bokach masz niebieskie, w środku czerwony. Jeśli masz same czerwone, wykonujesz sobie aż 5 w tym przypadku standardowych pokebali. W kolejnym kroku przepal sobie kobla, uzyskać zwykły kamień i wykonaj sobie przycisk. Następnie przepal sobie sztabki żelaza, wykonaj sztabki żelaza i wykonaj sobie iron diski. W ten sposób masz już wzór pod swój crafting. Tak wygląda crafting pod pokebala, ale jak ustawisz go teraz, to ci nic nie da. Dlaczego? Gdyż potrzebujesz tutaj jeszcze kilka innych rzeczy. Więc bierzesz sobie sztabki, wykonujesz sobie swoje pierwsze kowadło. Jednakże od razu ci mówię, kowadła w tym świecie
nie postawisz. Nie. Tylko i wyłącznie w świecie surowcowym, więc znajdź sobie jakieś fajne miejsce w świecie surowcowym, zakop się tam i ustaw właśnie tam sobie set home'a. Ja tak właśnie zrobiłem, dlatego lecę teraz do mojego świata surowcowego, wpisuję sobie home i jestem w mojej ukrytej kopalni. Teraz klikam sobie w... Tak, teraz już to jest ukryta kopalnia, ale to jest wszystko zabezpieczone. W tym miejscu możesz postawić swoje kowadło bez żadnego problemu. Oczywiście ono może być zniszczone przez znajomego gracza, oraz co cię ostrzegam. Wchodzisz w swój crafting i układasz sobie twój kamień, 5 sztuk kamienia i patyki. Wykonujesz sobie w ten sposób, tylko oczywiście w ten sposób, swojego stone hammera. I teraz dzięki niemu możesz przejść do zabawy. Bierzesz swój ultra dysk, który zrobiłeś, kładziesz na kowadle. I teraz klikając lewy przycisk myszki, lewy przycisk myszki, czyli waląc w to kowadło, oczywiście młotem, jakbyś zgniatał go i formował z niego prawdziwego pokebala. I teraz masz już górę i jak widzisz, jest ona całkowicie inna od tego, co tutaj widzisz. Identycznie postępujesz z dołem, tak samo zgniatając go i formując dolny spód od swojego pokebala. Tak, to jest pracochłonne. Nikt nie mówił, że to będzie za darmo. Teraz łączysz te części razem, oczywiście w zwykłym craftingu, kładąc tą u góry, tą u dołu, pośrodku baton i gratuluję ci, wykonałeś swojego pierwszego ultra bala. Identycznie postępujesz ze zwykłym pokebalem. Tworzysz sobie kolejnego batona i dajesz znowu. Dolna baza jest zawsze tak sama, więc twórz sobie ich od razu więcej na zapas. A górę to już według potrzeb. I masz teraz pokebala. I gratuluję! W tym oto momencie jesteś już w pełni... Możesz już w pełni wykonywać sobie samodzielnie swoje pokebale. Nie jesteś uzależniony od złota, tylko od żelaza. A jak wiesz, żelaza jest o wiele więcej do wykopania. Dobrze, mam nadzieję, że zrozumiałeś w pełni, jak wykonywać sobie twoje własne pokebale, że już nie musisz ich kupować w sklepie, bo to jest bez sensu. Marnujesz tylko i wyłącznie swoje złoto, a też go nie ma zbyt dużo. Teraz możesz sobie wreszcie łapać tyle pokemonów, ile chcesz i tyle mieć prób, ile ty masz tylko i wyłącznie ochotę potworzyć sobie, powalić młotem, a nie chodzić i zbierając surowce. Więc wyślij ten filmik szybciutko do swoich znajomych, żeby oni też wiedzieli, o co chodzi, jak to zbierać, jak sobie radzić, nawet jeśli nie grasz na tym serwerze, na innych również są te same problemy, a tak samo na singlu, to ci się jak najbardziej przyda. Więc dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka, komentujcie, subskrybujcie, dawajcie robionych podziękowania, łapeczki w górę i do zobaczenia już w kolejnym poradniku. A jeśli masz jakieś pytania, coś chciałbyś się dowiedzieć, chciałbyś, żebym coś ci wyjaśnił, napisz pod filmikiem, zrobię z tego tak samo poradnik. To na razie wszystkim.